chyba najgorszą rzeczą, jaka istnieje, tak totalnie istnieje na całym ziemi, to są alergie. Podczas, powiedzmy, alergie na kurze i pyłki. Ja mam jestem totalnym alergikiem na kurze i pyłki, nienawidzę tego. Wziąłem sobie leki, nic mi nie dały, tak troszeczkę, i zastanawiam się, kiedy tutaj padnę i będę umierał, bo nic to mi nie dało. Najgorsze jest to, że ja muszę sprzątać. Wiecie, sprzątanie nie jest moją ulubioną jakąś czynnością w życiu. Wolałbym na przykład sobie poleżeć, zrobić pranie zdecydowanie, poprasować, niż sprzątać. W sensie, zależy też od humoru, ale dzisiaj na przykład nie mam totalnie humoru na sprzątanie. Nie mam totalnie humoru, żeby cokolwiek takiego robić specjalnego w domu. A i tak muszę to robić ze względu na to, żeby nie zarosnąć brudem. I w sumie najgorszą rzeczą jest to, że przez resztę dnia będę miał zakatarzony nos. Powinienem odpoczywać sobie, powinienem nie mieć tego kataru po tych lekach, a one nic mi nie dały. Nie wiem też, kiedy one zaczną działać. Nienawidzę siorbać nosem, bo to jest dla mnie... Ale no cóż, nic nie poradzę na to, że urodziłem się taki i natura mi powiedziała: hej, będziesz miał alergię, będzie fajnie, będziesz zakatarzony całą wiosnę, całe lato. A żeby do tego jeszcze dołożyć tobie, to jak będziesz sprzątał dom, to będziesz miał cały czas katar. I wiecie, najgorsze jest to, że jak ja chcę na przykład sobie ogarnąć coś, wiecie, na przykład kogoś zapraszam, albo żeby po prostu czuć się dobrze sam ze sobą na metrach kwadratowych, żeby było czyściutko, ładnie, tak lśniąco. Ja tak lubię, kiedy jest wszystko uporządkowane w domu i tak dalej. To po prostu człowiekowi się nie chce, ze względu na to, że posprzątacie, a na następny dzień już jest wszystko rozwalone. Ja mam tak z szafkami na przykład czarnymi, strasznie ich nie lubię. Kiedyś lubiłem meble czarne, że wszystko było czarne, mówiłem. Ale teraz sobie pomyślałem i teraz już wiem, dlaczego nigdy w życiu nie kupię czarnych mebli. Strasznie ich nie lubię, bo na czarnym najbardziej widać, że jest kurz. Totalnie najbardziej widać, na takich ciemnych kolorach. I strasznie tego nie lubię. I jak kiedykolwiek będę wymieniał meble w pokoju, czy zmieniał cokolwiek w pokoju, to absolutnie czarne meble out. Czarne rzeczy out. No słuchajcie, to jest tak irytujące, kiedy na przykład sprzątacie, bierzecie tą szmatę, myjecie tą szmatą te powierzchnię, tą szmatą smarujecie, płyny, nie płyny, wyczyścicie, pięknie pachnie, wszystko cudownie, jest przepiękne, lśniące. I chcecie, żeby to zostało jak najdłużej takie lśniące, pachnące, piękne, ale nie. Za godzinę, za dwie godziny będziecie mieli znowu pobrudzone, znowu będzie kurz. Ja nie wiem, jak to się dzieje, że ja posprzątam cały dom, potem jeszcze odkurzę cały dom, a to i tak zostaje na tym kurz. I gdzie tutaj jest sens sprzątania? W takim wypadku, ja nie wiem, co jest gorsze, czy żyć zeszyć kurze i mieć alergię, czy nie sprzątać i mieć alergię. Wybieraj. Albo na prawo, albo na lewo. Nie ma nic po środku. I to jest strasznie dla mnie irytujące, bo sprzątając mam straszny katar, bo wiadomo, kurz wchodzi do nosa i ja umieram autentycznie teraz. Nie chce mi się po prostu funkcjonować przez coś takiego. Najlepiej to bym właśnie, jak się powtarzam, ale bym poleżał i nic nie robił, aż mi to przejdzie. Nie wiem kiedy. Alergie to jest chyba najgorszy wymysł natury. Ja nie wiem, co zaszło w symulacji źle. Nie wiem, co zaszło w tym wszystkim naszym całym życiu źle. Że wszyscy mamy po prostu katary. Ja strasznie się uzależniłem od kawy, jak możecie zauważyć, cały czas piję kawę. Całusieńki czas. Ja mogę, nie wiem, wypić dwie na dzień, chyba max, albo trzy. Zależy. W sensie, strasznie się uzależniłem od niej podczas sesji, ze względu na to, że potrzebowałem jakoś energii do pracy. I strasznie znowu uzależniłem się od kofeiny, bo miałem przez chwilę w życiu taki moment, że miesiąc, dwa miesiące nie piłem w ogóle kawy. Czułem się dobrze z tym,
Ale z kawą, jak piję teraz kawę, też się dobrze czuję. W ogóle nie czuję różnicy. Albo jestem po prostu już taki uzależniony od kawy i powinienem pójść na odwyk, żeby wyzbyć się tego. Bo za dużo piję kawy i na mnie po prostu nie działa na mój organizm. Po prostu nienawidzę tej alergii. Ale co do kawy, bardzo uwielbiam kawę, to już wiemy. Dwa, zawsze piję kawę z mlekiem. Nigdy po prostu nie lubię kawy bez mleka. Znaczy napiję się jej, na przykład espresso, jak byłem we Włoszech, to strasznie dużo tego piłem. Ale wróciłem do Polski i zmieniło się to. Na przykład moim odkryciem, które powiedziała mi moja przyjaciółka, Sztosiara, pozdrawiam, buziaczki. Ona dała mi takie mleko sojowe, waniliowe. I to było takie dobre. Łączycie to z mlekiem, na przykład ja mleko bez laktozy biorę, bo jestem... Leję sobie troszeczkę mleka właśnie zwykłego, a potem to mleko sojowe i to mieszam. I ta kawa jest taka dobra, ma taki posmak właśnie wanilii. I to jest najlepsze, co kiedykolwiek człowiek mógł, nie wiem, wymyślić dla osób takich uzależnionych jak ja. Też w najbliższym czasie zbieram się do urodzin. Te urodziny są moimi 20 urodzinami. Zmiana kodu na 2 z przodu, rozumiecie to? Kiedy ja zacząłem nagrywać, miałem jakieś 16-17 lat. W sensie tak nagrywać intensywnie, bo wcześniej też nagrywałem. Ale tak intensywnie to miałem 16-17 lat. I to jest dla mnie niesamowite, że tyle czasu minęło. Widzę różnicę w sobie, w charakterze i fizycznie widzę zmiany duże. Też dużo pracy nad sobą, żeby te zmiany tak, wiecie, psychicznie zaszły. I zachodzi... zaszły, no, nie ukrywajmy, patrzmy na mnie. Widać, świetnie się czuję psychicznie. Jest cudownie. Czy coś się zmieniło psychicznie? Przez te kilkanaście miesięcy, dni, lat? Nie. Czy nadal jestem wykończony? Tak. Co mnie utrzymuje przy życiu? Kawa. Ale powiem wam, że dla mnie to jest szokujące, że mam 20 lat zaraz. Że jeszcze mam tyle lat przed sobą, a teraz dopiero zaczynam latać swoje 20. W sumie tak najbardziej interesuje mnie to, co mi ten rok przyniesie. Wiecie, i te lata moje 20, czy będzie to będzie to genialny czas dla mnie? Czy to będzie czas taki melancholiczny? Czy będzie taki bardziej w stronę ekstrawertyzmu? Nie wiem, czy tak można powiedzieć. Ale wiecie, o co mi chodzi, że będę mega korzystał z tego. Bardzo chcę się rozwijać, to na pewno, ale powolutku. Jak to zawsze zaznaczam, że trzeba dać sobie czas. Z relacjami i z pracą trzeba sobie dawać czas. Mam tyle czasu jeszcze przed sobą, że to jest dla mnie szokujące. Niby ten czas szybko leci, no wiadomo, 20 lat minęło tak, od 18 do 20 mojej. Momentalnie powiem wam, totalnie jest różnica między 18 a 20 u mnie, tak wyglądowo nawet i psychicznie, ale powiem wam, że jestem w szoku, jak to szybko zleciało. Na przykład, jak mam jakichś znajomych, którzy mają 18 lat, to ja jestem, jesteś w moim wieku. A sobie potem przypominam, że ja już nie mam 18 lat. To oni mają 18 lat, ja mam 20. Już mnie nazywają starym, dlaczego nie wiem. I powoli zaczyna się tak jakby proces starzenia. Jakby ja słyszałem, że słuch się już psuje od 20, od 21 roku życia, że młodsze dzieciaki, nie wiem, 13-14 lat mogą usłyszeć jakiś spektrum głosu, a ja nie mogę już, bo już jestem, mój słuch już się zestarzał. I dla mnie to jest szokujące i to jest już znak, że się starzeję. Że nie mogę słuchać niektórych dźwięków. Może to jest paranoiczne, ale dla mnie to jest szokujące. Nie wyobrażam sobie tego. Z każdym rokiem będę starszy i przyjąłem taką zasadę w swoim życiu. I możecie się też nią kierować, że chodzi na przykład o pieniądze, że pieniądze wrócą, ale nigdy nie będzie tego dnia, nigdy nie będziecie w takim samym wieku, nigdy nie będziecie mieli 20 lat, znowu, nie będziecie mieli 19, 18, 17, 16,
nigdy nie będziecie mieli 30, 40, 50 lat znowu, więc trzeba korzystać. Bo uważam i to bardzo się cieszę, że zmieniłem nastawienie, że najważniejsze są wspomnienia ze wszystkiego na świecie. No i się z wami żegnam, ja wypiję sobie kawonię i pa, pa, żegnam się i widzimy się w następnym odcinku.